Nazywam się Maja Szewczak i witamy w czerwcu i to w pierwszym dniu czerwca. Dzisiaj zrobiłam takie spodnie dla lalek i pasowało na Nikolasie Melo, gdy przymierzyłam na nim. I te spodnie ja pomaluję tym czarnym pigmencie, co znika pod wpływem ciepła. I to będzie namalowane na kwiatki. Ale kolory wrócą, kiedy będzie ciepło. Ale najpierw trzeba rozrobić pigment. Najpierw rozrabiam to w kleju i w srebrnym brokacie. Malutka kropeczka. Oj, troszkę za dużo. Bo to będzie na kwiatki. Trochę zabiorę srebrnego brokatu, ale tylko troszkę. Żeby nie było za dużo, ale troszeczkę. A teraz czas wmieszać pigment do kleju. Tyle wystarczy, bo nie chcemy zbyt czarnego, tylko może szarawo-czarny. I mieszamy to, aż wyjdzie w tym kolorze, co chcemy, i równie wyszło. Że równie mieszane. I teraz drobny pędzelek i malujemy to na kwiatki. Tylko wkładam patyczki do spodni, żeby się nie skleiły razem. I malujemy na kwiatkach. I gdy będzie ciepło, to zniknie pod wpływem temperatury. I troszkę, czy to wygląda jak kwiatki? Chyba trzeba dodać srebrnego kawałka brokatu, żeby to wyglądało jak kwiatek. Dalej jak kwiatek, ale że bez koloru. Aha, klej, żeby się skleiło i przyklejam troszkę duże. Chyba ta gwiazdka. I chyba więcej płatków.
do kwiatków dodać, jeżeli tak jest. I powtarzać, aż to będzie zrobione po całych spodniach. Pomalowane. To zniknie na ciepło i gdy będzie gorąco. Ale żeby to wytestować, to niech to wyschnie. Spodnie wysychają, czas teraz coś zrobić z bluzką, żeby pasowała. Dorysuję czerwonych kropek jako guziki. I tym samym pigmentem, co jeszcze mam, pomaluję je, żeby funkcjonowało tak samo jak spodnie, tylko że guziki na bluzce. Bo jakoś wygląda ta bluzka w porządku jak jest, tylko coś jeszcze dodać. Ta-da! Zrobiłam coś takiego, niech to wyschnie. Sprawdzając, i kolory się zmieniają pod wpływem ciepła. Pranie gotowe. Gdy wyschło, czas przetestować. I się zmienia. Gdy się ma ciepłe ręce, to można zawsze posprawdzać z nimi. Tak samo jak na bluzce. I wszyscy, jak Nicholas Mellow wygląda w tym nowym zestawie spodni i bluzki, proszę powiedzieć w komentarzach. I pa wszyscy, zobaczymy się w kolejnym odcinku, pa!